Okej, okay. Jesteśmy w miejscu, którym ostatnio przerwaliśmy. Przepraszam za taki mocny cliffhanger, słoneczko polsatu, zwał jak zwał, ale musiałem, bo przerwałoby mi nagranie. Zostało mi tylko 1 GB na dysku, także nie miałem wyjścia innego. A teraz kontynuujmy nasze przygody. Powstrzymajmy Gorę. To szukamy, uciekamy z walącej się placówki. Ej, ciekawy efekt. Jak stoimy z zapasami? Średnio. Wiecie co, ja bym chciał zobaczyć, co tam było jeszcze z tamtej strony. Czy tu jest coś ciekawego do zabrania, czy nie bardzo? Nie bardzo, nie? Szkoda. O, no okej, no to biegniemy dalej. Zobaczcie ten efekt, nie? To jest efekt chyba teleportacyjny, dlatego widzieliśmy ten samolot, który był w jednym z pierwszych odcinków jakby przeteleportowany, nie? Do środka, ale z połycianymi końcówkami, skrzydłami i tak dalej. Pewnie o to chodziło. Da się na pewno. Hej. Ja chwilę poczekam, niech ten frozen mi się doładuje. Wolę trochę przyoszczędzić, bo naprawdę nie wiem, co nas czeka później. Żeby nie było, że na te 4 frostgrypy zabrakną. Dobrze, powoli możemy iść. Okej. Drugie miejsce, tak?
Znaczy z tyłu jesteśmy, okej. Okay. Znaleźć drogę ucieczki. Czy tutaj czegoś nie ma czasem? Nie. Może czekajcie, z powrotem. Aha, nie, okej, okay, przepraszam. Bo myślałem, że do tej dziury musimy skoczyć. A tu są drzwi. Okej. Okay. Spokojnie, niech się Frostgrip doładuje. Kurczę, ale tu jest głośno. Poczekajcie, trochę ściszę te dźwięki, bo jest strasznie się głośno zrobiło. Nie wiedzieć dlaczego. A dalej jest głośno. Nie wiem, coś, te dźwięki nie reagują na moją zmianę. Rejestr traci zdolność odróżniania rzeczywistości od iluzji. Brian, czuły mężczyzna, którym siostra Dali zakochała się w Castle, był zmuszony do wzięcia udziału w strasznych eksperymentach i zaczął tracić rozum. Zwinął drugą osobowość, niezwykle brutalnego socjopatę zwanego Atomem. Tuż przed zastrzeleniem się, Brian ujawnił, że zabił Helen. Majacząc w wyniku ekspozycji na toksynę D, Gora konfrontuje się z Reyes w ostatniej próbie uratowania danych badawczych, ale bezskutecznie. Desperowana i pozbawiona czasu Reyes nie ma innego wyjścia, jak tylko zabić żołnierza Section 8. Pomimo szokujących rewelacji Briana, zdaje się, że Helen jest już bardzo blisko. Reyes jest zdeterminowana, aby dotrzeć do siostry, zanim placówka ulegnie autodestrukcji. Musi oprzeć się nieubłaganej mocy prymitywnej istoty, która jest źródłem tego groteskowego, niekończącego się koszmaru. Stworzenie nawiedza jej umysł i walczy o kontrolę nad nim od czasu, gdy Reyes nawdychała się toksyny. Thank you.
Okej, okay. Czy to jest ten stwór? Prehistoryczny? Kurczono. Eksperymentalny moduł wiązkowy Frostgrip. Zaawansowane urządzenie eksperymentalne, które zastępuje funkcję rozpylania niezwykle silną wiązką. Okej. New module. Let's see. Czy coś muszę z nim robić? Nie, pokaż. Zobaczymy. A tak? Aha, o to chodzi. Okej, okay, ładne, podoba mi się. Tu? I need to break those hooks somehow. Okay, let's test the new upgrade. Tak, zaraz to zrobimy. Tylko tu zerkniemy na szybko jeszcze. Nawet tu hamera sobie wmontowali. No, skubani, nie? Ach, miałem nadzieję, że coś będzie schowanego za tym ogniem. No to byłoby oczywiste, nie? Za oczywiste. Dobrze. Jeszcze sygnał się pojawił, o co chodzi? Możliwe, że za drzwiami, co? Tak, za drzwiami. No to szkoda, że to działa w ten sposób, no ale okej. Okay. Punkt zapisu. Dziennik badacza. Ok, dużo tekstu. Wszystko zmieniło się wraz z pojawieniem się Ogr. Tak jest. Postanowiłem się nazwać go Ogr, czerpiąc z pracy z logo US Progress na uszkodzonym sarkofagu. Podoba mi się. Nie mam pojęcia, co to jest, ale według archiwów Abyss Campora może to być jakieś prymitywne stworzenie morskie. Prawdopodobnie spoczywało uśpione przez tysiące, jeśli nie miliony lat. Być może nasze działania wybudziły je ze snu, przyciągając do energii generowanej przez aktywację portalu Z. To absolutnie niesamowite, ale prawdziwą zagadką jest to, jak udało mu się przetrwać teleportację. Podczas naszych testów żadna żywa istota nie przeżyła przeniesienia między dwoma portalami. Musimy wykorzystać obecny stan uśpienia stworzenia, aby zabadać je dokładniej. Nigdy nie były tak bliskie śmierci. Wygląda na to, że Ogr woli trzymać nas na dystans. Założyliśmy nasze kombinezony zanurzeniowe i weszliśmy do sarkofagu po próbki organiczne. Ripley i Maki byli kilka stóp, Ripley, tak? Kilka stóp przede mną, gdy Ogr otworzył jedną ze swoich ogromnych oczu. Zanim jeszcze zdążyliśmy to zarejestrować, stwór zaatakował nas potężnym impulsem elektromagnetycznym. Trafiłem do strefy medycznej. Miałem kilka drobnych oparzeń, nic niepokojącego, ale niestety tego samego nie można powiedzieć o Ripley, która została natychmiast porażona prądem, oraz o Maki, który zmarł w wyniku powikłań kilka godzin po moim przebudzeniu. Musimy znaleźć inny sposób na podejście do stwora. Udało się. Po kilku próbach doszliśmy do tego, jak go poskromić podczas pobierania próbek DNA. Rozgrypy, które używamy do schodzenia komponentów portalu podczas testu transferu, okazały się idealnymi narzędziami do tymczasowego ujarzmienia Ogr. Będzie to klucz do głębszego zrozumienia natury, stworzenia i tego, jak przetrwało ono proces transferu. To niesamowite. Próbki biologiczne pobrane od stworzenia pozwoliły nam zbadać jego genom i dowiedzieć się, co sprawia, że jest tak odporny na podczas procedury teleportacji i na ogromne siły elektromagnetyczne. Moment, na który czekaliśmy, w końcu nadszedł. Poprzez bezpośrednią transfuzję płynów ustrojowych DNA Ogr zostało wprowadzone do pierwszych ludzkich obiektów testowych. Stworzyliśmy unikalną biologiczną hybrydę. Nowy rodzaj istoty, która zachowuje fizyczne i psychiczne cechy ciała gospodarza, podczas gdy zewnętrzny przeszczep nasyca cały organizm zdolności do teleportacji bez żadnych oznak fizycznego uszkodzenia. Rozwiązaliśmy ostateczną zagadkę. Przyszłość jest nasza. Nieładnie, panowie, nieładnie. I panie. O-o.
Gra najwyraźniej nas do czegoś przygotowuje, co? Wiecie co? Co za amunicja jest? Do shotguna. Można wyrzucić? Wyrzuć. Tak. Dziękuję. A zabierz to. Dziękuję. I jesteśmy teraz gdzie? Strefa ewakuacji. Okej. Okay. 6 apteczek, 4 frost grypy. Dobrze, mam nadzieję, że to wystarczy. Nic innego do wyrzucenia raczej nie chciałbym robić. No to. Stawmy czoła tego, co nam gra podrzuca. Tylko tam musimy jeszcze dojść, proszę pani. Reyes. Okej. Okej. Te zbiorniki po coś będą najwyraźniej. Już tam wchodzimy, moment. Okej, granat mocno przygotowuje do czegoś, nie? Cześć, Helen. What have you become? Hey. Się później przyda, co? Okej, okay, podoba mi się ta opcja. What the fuck? Where did you
go. Can you hear me? It's complicated. There's no time. I need you to reach me, Reyes. I'm trying. Tak, staramy się, ale ktoś nam w tym przeszkadza. I to dziwo nasza siostra, nie? Dziękuję. No, gdzie jesteś? Aha, doładowuje nam post gripa, okej. To ładna opcja. Drzwi otwarte, ładujemy, idziemy. Ale oczywiście są szybkie strasznie, nie? Mam nadzieję, że oni się tak nie pojawiają w nieskończoność, tylko ma to jakiś sens. Co, ja sobie pobiegnę po zbiornik. Oszczędzajmy jak się da. Dziękuję. Race.
Okej. Reyes, get a move on! I can't stay here dangling like a worm in a big fucking hook for much longer! Idę, idę. You knew about Foster. Did you hear me? I didn't want you to get involved. You weren't even supposed to be here, but that old asshole forced me. He made arrangements for the briefcase with a third party. I don't know who it was. He was risking his ass. He wanted me to be here, but he needed some collateral. That's why you got brought along. Don't bullshit me, Roddick. Was leaving me outside the castle part of the deal? This belongs to you. How did you get this? So you knew about her too? I'll explain everything. I trusted you. Wszystko fajnie, ale nie mamy frost gripa, nie? Także sytuacja troszkę się zamieszała. I ciężko za życiem. Podładuj się, dziewczyno. Staramy się, biegniemy dnia, tylko możemy. Roddick, I'm almost there. I can see the surface. Chris, Roddick! Nie.
Okej, okay. Na tym kończymy grę. Na dobrą sprawę nie wiemy, co się wydarzyło tak do końca, czy cały system ziemi został zawalony, czy Helen w postaci jaka była, by wytrwała, przeżyła. Nie wiemy. Ta ostatnia scena to mogła być, wiecie, taka, no, Fata Morgana, nie? To delikatnie mówiąc. Gra okej, okay. Trzymie klimat. Ale muszę przyznać, że nawet na tym środkowym poziomie daje spore wyzwanie. Przeciwnicy są strasznie szybcy, ale myślę, że wyjadacze dają radę. Czego się można doczepić tak na dobrą sprawę? Do dialogów, grafiki, mimiki, postaci. Ale ogólnie dobry średniak, dobra gra, fajnie, podobało mi się. Zostawię was tutaj z napisami, bo nie wiem, czy coś na końcu się pojawi jeszcze, czy nie. Nie mam pojęcia. Oczywiście możecie je przewinąć, to nie jest obronione, jakby coś. Ja chcę, żeby to przyjało do końca. Tutaj już się pożegnamy. Jeżeli coś zostanie, to zostanie jeszcze dograny. Także dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystaj 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej! Can't run away from you.
Operation Sandcastle was a partial success. The DNA sample of subject codename Ogre was destroyed, but we were able to prevent Section 8 from collecting research data and uncovering evidence. We believe our primary goal has been achieved. Everything was buried by the desert. Welcome back, Major. He left her down there! I'll kill that bastard! Where is that fucking piece of shit? Where is he? I'll kill him with my bare hands! Agent Crane, give him a sedative. You seem collaborative again. Good. Where the fuck is he? If you're referring to Captain Vulcan, he has just been commended for his heroic action. Heroic? Bullshit! He left her to die! He managed to rescue his superior and made sure the entire operation went completely unnoticed. Staying hovering in that sandstorm, they're already calling him Sandman. Fucking assholes. Commander Foster and Special Agent Reyes are dead. The operation was sabotaged, and we didn't obtain the contents of the briefcase. Somebody should have assumed responsibility. Don't you get it? Foster had everything set up to screw you over. He was gonna sell that damn test tube to the highest bidder! The personal interests of the commander and his loyalty to us are no longer the issue. Now we have a much bigger and more urgent problem. The president. The men he sent on a mission are all dead. The Groom Lake Center no longer exists. Foster certainly bears some responsibility, but one dead culprit isn't enough. The president has ordered your execution, which will take place in the next few hours. How convenient for you. Maybe, but here's the thing. If we go ahead with your execution, we lose one of our baddest motherfuckers. What the fuck do you still want from me? Ivan Raddick must die, but you're still in a position to negotiate. You can change your identity and be reassigned to this unit. You get to live on. If nothing else, you'll have the opportunity to plot your revenge, Special Agent Liev. In any case, any evidence of what happened down there has been completely destroyed, as has everyone else involved. The president will just have to suck it up. Okej, a więc to nie koniec jeszcze. No kurczę, toście mnie zaskoczyli w tym momencie. Dobrze, że nie wyłączyłem. So we could communicate while we were apart.
I'd have loved to hear her voice again. I'm glad you agreed to take the device. Tell Delilah that I was wrong. My feelings for her never weakened. Who knows if it's the same for her. Today, I'll try to make amends for my choices, at least in part. Whatever happens, at least I'll know that I remain true to myself until the end. Latarki nie mamy. Jaki film wam to przypomina, ten teleport? W sumie to serial. Kurczę, tego było dużo odcinków. Masakrycznie dużo odcinków. Okej. Okay. Dobrze. Teraz już na pewno. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia w innych seriach. Trzymajcie się zdrowo. Hej.